To jesteśmy. I ty naprawdę będziesz oglądał ten wywiad? Będę. Kurde, ale jaja. A wiesz, że nie powinieneś w sumie? Nie czytam komentarzy. No, bo to na jedno wychodzi, wiesz, tak. Jak gdyby to jest ten sam mechanizm, tak nie, mi się ja wydaje. Tylko oglądam, żeby zobaczyć, jak wyglądam finalnie w tym, no i czy czegoś nie powiedziałem. No to wiesz, no, nikt tego nie montuje, mówisz co mówisz, jesteś duży, sam chodzisz siku i wiesz co robisz chyba, nie? Wiesz, do momentu kiedy nikt tego nie przemontowuje, to spoko. Ale dobra, to do rzeczy. Powiedz mi, a tak zupełnie z ręką na sercu, jak ty się czujesz, albo jak się czułeś, kiedy pierwszy raz trzymałeś ten przedmiot w ręku? Nie no, tak serio, szczerze, no to jest, było strasznie dziwne uczucie, bo jakby tą okładkę widziałam wcześniej. No kurde, pewnie akceptowałeś zdjęcie, no, bo byłeś oczywiście. Nawet na tej sesji zdjęciowej. Tak, no i znałem wnętrzności tego albumu, no ale jak tak rzeczywiście zobaczyłem, że to jest wyprodukowane, że to jest w tym prawdziwym świecie, to fajne, to fajne uczucie, fajne. Ale to jest kurde, z czym to porównać? Z czym to porównać? Z czym ty byś to dzisiaj porównał? Bo wiesz, jak obejrzysz to za 30 lat, to może być to ciekawe dla ciebie. Okej. No to ja ogólnie porównuję sobie tą sytuację i w ogóle często w różnych moich aktywnościach porównuję rzeczy do wygrania programu. Bo to jest akurat taki moment przełomowy, więc myślę, że to jest identyczne uczucie. O. Jakbym wygrał coś po prostu. A masz wrażenie, że ci się zamknął jakiś etap? Bo tą tytuł wskazuje, tak, tą płytą, bo tytuł wskazuje na takie, wiesz, patrzenie wstecz, nie? W lusterko tak, wsteczne. Tak, tak. Ja ogólnie tak odciąłem się trochę emocjonalnie, wydając tą płytę od w ogóle, nie wiem, moich takich, nie wiem jak to nazwać, czarnych myśli, wspomnieniach, żeby sobie dać troszeczkę spokój. Chcesz powiedzieć, że pozałatwiałeś sobie tą płytą parę różnych takich spraw tak, ze samym tak, sobą, tak, rozliczyłeś tak się, gdzieś sobie dałeś w mordę, gdzieś się przytuliłeś? Tak, 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 to prawda i myślę, że właśnie tą płytą, ona jest takim właśnie pieczęcią, żeby wracać do tych dni, ale tak tylko wspomnieniem, jeśli chodzi o piękne widoki, piękne wspomnienia, tylko to. A tak emocjonalnie odcinam się kompletnie od tego. A powiedz, kto jest, jak gdyby, co, albo inaczej, co legło u fundamentów bardzo mądrej, bardzo roztropnej moim zdaniem decyzji, abyś na tej płycie prezentował, no, nie swój repertuar, tylko napisany dla ciebie. Bo to jest świetne rozwiązanie. Zaraz pewnie porozmawiamy, to sobie powiem na ten temat więcej za chwilę. Tak. Ale to ty naciskałeś, czy została ci taka propozycja złożona? Czy zasugerowano ci to? Żeby mi ktoś pisał teksty. Ja bardzo chciałem, bo to jest moja pierwsza płyta. W ogóle pierwsza styczność z tworzeniem czegokolwiek. Z tworzeniem muzyki. I ja prosiłem o pomoc i dostałem ją w super artystycznych duszach, osobach, którzy kompletnie mnie rozumieli i wiedzieli, czego potrzebuję, jak to ograć, metaforycznie nawet, żeby to nie było dosłownie powiedziane, bo na tej płycie nie chciałem, żeby to było proste, żeby to miało też swoje drugie dno. I w tym mi dużo osób pomogło, tak jak Michał Majak, tak jak Kasia Lins, jak Dominik Buczkowski czy Patryk Kumur. No to same takie, wiesz, no umówmy się, no tacy piekarze, co to już z wielu pieców. Tak myślę, Andrzej Mrożek jeszcze pisał tekst. Więc tak, to są naprawdę osoby, które są idealnie dobrane do mnie i które naprawdę rozumieją mnie i te wszystkie historie, które są opowiedziane na tej płycie. Wiesz, bo ja jestem takim typem, który jak gdyby mało w telewizor patrzy. I niektóre rzeczy gdzieś tam przylatują bokiem, albo odkładają się, nie wiem, nazwiska, coś, co wiesz, w tekście, w druku czytasz, nie przypinasz wizerunku. Czasami nie mam świadomości, nie? I wiesz, co mnie zaskoczyło, jak się pierwszy raz zetknąłem z twoją muzyką, a dopiero potem się dowiedziałem, w jakim jesteś wieku, no to sobie pomyślałem, kurwa, ale nie zrobiłeś chuja. Absolutnie byłem przekonany, że ten koleś, który do mnie śpiewa, jest no co najmniej, nie wiem, 7-8 lat starszy od ciebie. Okay. Co najmniej. Co w tym wieku to jest jednak dosyć spore przesunięcie, nie? No to są zupełnie inne doświadczenia, inna perspektywa życiowa, pewnie inny sposób w ogóle myślenia, nie? I
No wszystko jest, bywa różne zazwyczaj, więc stąd to pierwsze pytanie o bardzo taką roztropną decyzję, bo to zrobienie mnie w konia to jest komplement. No, to dziękuję bardzo. Tak, to dla mnie jest komplement. I wydaje mi się, że ja jestem trochę taką starszą duszą i środek, moje wnętrza są troszkę starsze i bardziej dojrzalsze. I to właśnie pokazuje mój album. Sam wiem o tym, bo wiem, o czym śpiewam i wiem, że inne osoby w moim wieku nie miałyby pewności powiedzieć to na głos. Mhm. Nawet, tak. Wiesz, Kazik Staszewski to taki starszy pan z zespołu Kult. Pewnie ze 30 lat temu w jednej z piosenek zadawał takie retoryczne pytanie, które pasuje w wielu miejscach potraktuję to jako parabolę pewną dużą. On zadawał takie pytanie, ta kurwa taka głupia jest, czy taka cwana? I teraz parafrazując to pytanie, to czy Marcin jest taki cwany, czy mu to przypadkowo wyszło? Albo innymi słowy, jak duży ty miałeś wpływ na to, z czym my teraz obcujemy w głośnikach? Jak wiesz, jak pracowałeś z Patrykiem, z Kasią, z kimkolwiek, zwłaszcza, no nie tylko nad tekstami, ale nad muzyką też, no bo to jest dosyć szerokie pytanie. Ty po prostu przyjmowałeś to, co dostawałeś, czy też, nie wiem, w jakiś sposób briefowałeś te osoby, mówiłeś, na czym ci zależy, tak, czego nie chcesz, a jak dostawałeś gotowy tekst, to nie wiem, w pewnym momencie tak brałeś czerwony mazak, nie, to nie. Tak było? Wydaje mi się, że też osoby, z którymi współpracuję, bardzo dobrze odczytują mnie wewnętrznie i wiedzą, czego chcę. Aha. I bardzo rzadko się zdarzało do tego, żebym ja coś poprawiał, bo wszystko, z wszystkim się zgadzałam nad tekstami, które dostawałam. Ja też na początku opowiadałam jakąś historię i chciałam zainspirować, wejść trochę do głowy tej drugiej osoby, żeby ona trochę mnie bliżej poznała, żeby zobaczyła, czego chcę, jakby to miało być opisane. Właśnie metaforycznie, bo rzadko tam jest wprost powiedziane, o czym śpiewam, tak mi się wydaje. I żeby to właśnie było w takiej otoczce bardzo artystycznej i na tym mi chyba najbardziej zależało. O, a to jest dosyć ciekawe, bo odnoszę wrażenie, że oczywiście znowu mówię z pozycji boomera i tak dalej, nie wiadomo, ale w zeszłym tysiącleciu byłem w twoim wieku, serio. I tak mi się wydaje, że wtedy człowiek jest taki, że nie ma takich granic, których się nie da pokonać. Nie? Że jest taka doskonała mieszanka bezczelności z niewiedzą jeszcze, odwagi z brakiem doświadczenia albo z brakiem złych doświadczeń. Wiesz, i to wszystko powoduje, że człowiek jest taki... Znaczy, z jednej strony więcej może, na więcej mu się pozwala, ale też więcej dzięki temu osiąga. Ale to bardzo łatwo spieprzyć. Wiesz, bardzo mamy przykłady na scenie, nie będę wymieniał skrzyczności, mamy przykłady artystów, którzy zaczynali albo zbyt wcześnie, albo źle. Zostać źle pokierowani, wiesz, nie było nikogo mądrego, tak jak obok ciebie, czy ty mówisz, że sam prosiłeś o taką pomoc, to już w ogóle stawia cię w zupełnie innej pozycji, jeszcze wyżej tam na tych moich półeczkach. I ty nagle sobie odrzucasz te wszystkie błędy, które możesz popełnić, ale też szanse, no bo też niektórych szans się pozbywasz, oddając, prawda? No. Nie żal ci było tych szans, które na chwilę zostawiasz albo parkujesz i że wrócisz pewnie na ten parking i pojedziesz jeszcze gdzieś tymi kapsułami? No może trochę tak, ale nie wiem. Ale dokładnie o co ci chodzi? Chodzi mi o to, że na ile ty jesteś świadomy tego, co jeszcze przed tobą? Co możesz zrobić? Na ile, wiesz, wstrzymujesz te konie? Ale tak muzycznie czy ogólnie? Muzycznie. Aha, co jeszcze wstrzymuję w sobie, aha. O to chodzi. No ja ogólnie czuję, że strasznie będę eksperymentował, bo mnie naprawdę wiele rzeczy kręci. I na pewno to nie jest album, który... On jest opowiedziany o mnie, ale o mnie w wieku 15 lat. Okej. Ja cały czas ewoluuję, mi się cały czas zmieniają gatunki muzyczne, więc myślę, że to tak właśnie płytami będzie pokazane, że w trakcie dorastawania to wszystko się zmienia, dorastania. Aha. Się wszystko zmienia.
i te gatunki też się zmieniają i w ogóle wizja, estetyka samego siebie nawet. To... A jakie kierunki ci się wydają takie najbardziej atrakcyjne? W którą stronę ty byś dzisiaj, oczywiście pewnie jak będziesz to znowu w przyszłości by słuchał, to pewnie tam na połowę zdań się uśmiechniesz, że dobra. W którą stronę, które kierunki ci się wydają najbardziej atrakcyjne muzycznie? Czy w ogóle w sztuce, o. Mogę ci powiedzieć, co mnie ostatnio bardzo inspiruje, nawet muzycznie, co takiego, co nawet mnie napędza do robienia kompletnie czegoś nowego. I ja jestem bardzo fanem zespołów takich jak The Neighborhood, czy Cigarette After Sex. Ostatnia płyta Brodki, bardzo elektroniczna i nieokreślona, wytrawna i taka dziwna, to mi się podoba. Więc co ty, czego jeszcze słucham? Molchat Doma. Oto słaby z tego jestem. Słaby? To sobie będę musiał. Proszę nadrobić, bo jest wspaniały zespół i to jest bardzo świeże, a brzmi bardzo 80sowo. W sensie to jest taki, ja sobie wyobrażam taką starą Warszawę słuchając tego, a czy Rosję nawet. O kurczę. Naprawdę mroczne, rosyjskie, chyba tak to jest z Rosji albo z Białorusi zespół. Okej. Okay. Ale to co, przynajmniej tych wykonawców, których wymieniłeś wcześniej, to zgodzę się absolutnie z tym, że jest to elektronika i to jest taka elektronika, fajnego określenia użyłeś, wytrawna. Dla mnie to jest taka elektronika, gdzie to, że te instrumenty są elektroniczne, to jest tylko pewne narzędzie, bo struktura tych muzyk, tej twórczości jest taka bardzo tradycyjna mimo wszystko. Tam się myśli o piosence w taki sposób, jak Beatlesi myśleli o niej. Tylko oczywiście inaczej się ją tam wyraża, inaczej ją się nagrywa. Nie jest to taka elektronika, wiesz, w sensie, nie wiem, Berlin lata 90, nie? To nic z tych rzeczy. Ale to z trzeciej strony nie do końca jestem pewien, czy ja taki świat na przykład znajduję na tamtych dniach. No, to jest właśnie, widać ten progres, bo ja bardzo lubię szukać nowych rzeczy. Aha. I to jest etap płyty, gdzie słuchałem bardzo organicznych piosenek, jak Lana Del Rey, która też była inspiracją Aurory. Okay. To jest właśnie vibe trochę tej płyty i my się tym właśnie trochę inspirowaliśmy tą płytą, bo aktualnie tego słuchałem, nagrywając tą płytę. Ale z jednym się z tobą nie zgodzę, że to jest progres, bo to nie jest tak, że tutaj czegoś brakuje, że wiesz, że tu na razie tam koślawo stawiasz jakieś dźwięki i tak dalej, dopiero potem nabierasz nie nazwałbym tego progresem, ale pewnym przesunięciem, pewnym rozwojem. Ewolucją, nie? Tak. To niekoniecznie musi, ewolucja może być tylko zmianą, a nie... Albo aż zmianą. Znaczy, chciałem powiedzieć, że tej płycie niczego nie brakuje, żebyśmy nie rozmawiali o progresie w tym kontekście. Ale podpytałbym się ciebie, gdybyś mógł do współpracy znowu zapraszać, kto ci przyjdzie do głowy na kolejny album, to niezależnie od tego, jaki on będzie muzycznie, to... Tak jak obserwujesz siebie, to co czytasz, to co chłoniesz w ogóle z kultury, ze sztuki, z filmu, nie wiem. Zakładam, że masz dosyć szerokie jednak zainteresowania. Ale akurat nie tylko inspiruję się muzyką. No właśnie. Są to nawet widoki z okna, naprawdę. Obrazy. Zaraz wrócimy do tego. Dobra. Ale gdybyś mógł zaprosić dowolnych tekściarzy wiesz, wyjechać z nimi gdzieś na tydzień, na weekend, poznać się i potem ich zostawić z tematami dla ciebie. Kogo byś na taki trip wybrał? Zaprosił, wiedząc, że ci nikt nie odmówi. Okej. Ale nie ograniczamy się w Polsce. Nie ograniczasz, to mogą być nawet nieżyjące osoby. Nieżyjące, nawet. Muszę się zastanowić. Teraz tak na szybko trudno sobie przypomnieć, ale dobrze, pomyślę. Kogo bym mógł wziąć? Tak na tydzień nawet. Do chatki na Podlasiu, żeby nagrać płytę. Tak? O to chodzi? No. Albo żeby po prostu, wiesz, poznać się, żebyście się poznali, żeby ta osoba, że wiesz, że ta osoba cię skuma na tyle, że potem wróci do ciebie z kilkoma tekstami, z których co najmniej połowę na pewno weźmiesz, tak w ogóle bez dyskusji, że wow. No to wydaje mi się, że Kasia Linz jest taką osobą.
Ona ma taki sposób, ona ma dużo bardzo przestrzeni między wersami, ma dużo miejsca. I te teksty są bardzo poetyckie. Też się staram, żeby na tej płycie. Ale są brutalne, są twarde, są brutalne, takie są twarde. Punkt. Tak. Prawda. Czasami ten punkt leży tak bardzo na wierzchu, że trzeba 6 razy posłuchać, żeby go zauważyć, nie? Bo człowiek tam głębiej patrzy. No to może tak, może Kasia Linz. No ale Kasia Linz mamy już tutaj. Weź czymś zaskocz. To ostatnio jestem zafiksowany brodką, to może brodka. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że tak. A taka stara szkoła, wiesz, nie wiem, i nie tylko dziewczyny, ale nie wiem, Lech Janerka, Edyta Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz, spoko. Albo Anna German. O! A nie wiem, czy ona pisała sobie sama. Ja też nie wiem. Byłem ogromnym fanem, jak byłem dzieckiem i od takich repertuarów zaczynałem w ogóle mój śpiew. W szkole. Naprawdę? Tak. Violetta Villa z Anna German. A to są szalenie trudne rzeczy. Tak, to prawda. I każdy był zdziwiony, jak mówiłem, że śpiewam na Dzień Matki, List do Matki Violetty Villas, czy na jakąś akademię właśnie Człowieczy Los, czy Tańczące Eurydyki Anny German. Zawsze to wzbudzało jakąś kontrowersję wśród mam siedzących na publiczności. No, na pewno elektryzowałeś, wiesz, że nie sięgasz po jakiegoś Bruce'a Dickinsona, czy tam po inne Kiss, czy jakichś tam innych ścierwojadów i szarpidrutów. No ja od małego dziecka jestem taką starą duszą. Może teraz trochę... ja bardzo musiałam się osłuchać i zacząć słuchać takich nowych piosenek, bo zawsze jakoś od małego dziecka we mnie drzmała ta taka starsza dusza i słuchanie Anny German właśnie, Violetty Villas, to one mnie najbardziej wtedy inspirowały. I chciałam tworzyć właśnie taką teatralną trochę muzykę. I widać też moją ewolucję, jak to się strasznie zmienia z biegiem dorastania. A jak patrzysz na przykład, nie wiem, na Ralfa Kamińskiego, to co myślisz? Ralf Kamiński? Właśnie nie pomyślałam o nim, ale też spoko by było z nim usiąść do czegoś. No jest naprawdę bardzo artystyczny i też myślę, że wizerunkowo trochę do siebie pasujemy i jakoś jesteśmy podobni. Tak mi się wydaje. No pewnie tak. Pewnie każdy z was ma, i ty, i on macie jakiś taki swój dosyć intymny świat i czasami wiesz, jak kabina w prysznicy, on jest zasunięty po prostu. No ja cenię Ralfa ogólnie za jego płytę, którą lubię, Młodość bardzo. Czy nawet za ostatnią Korę, stworzenie kompletnie czegoś innego. Świetna jest. Tam jest parę takich ciosów, że o Matko Boska. Też bardzo aktorska i teatralna. A no właśnie. I wiesz, na ile ja znam Ralfa, to też wiem, że on eksploruje sobie, muzyka to dla niego za mało, nie? Nie mieści się po prostu w samej muzyce. Stąd tak poprzez analogię przerzuciłem to trochę na ciebie i też sobie pomyślałem, że wyglądasz mi na tak, no śmierdzisz na kilometr takim typem, który się nie mieści też w samej muzyce. Ale to co, nie wiem, poezja? Obraz? Obraz. Ja w ogóle po liceum chcę iść na Akademię Sztuk Pięknych. A na jaki kierunek? Na malarstwo. Malarstwo? Malarstwo. Jestem ciekawy, czy mi to wypali. Bardzo bym chciał i właśnie do Warszawy. No zobaczmy. No ja ogólnie staram się, jak nie muzyką, to przekładać to na papier, na płótno, czy nawet na tablet, w którym rysuję. Też idzie digitalowo. No wiesz, no to kwestia narzędzi, nie? Tak. Wiesz, jakby. Ale właśnie bardziej mi jara właśnie malowanie na płótnie, bo to ma teksturę, można to dotknąć. No to prawda. Super. No i też no, gęstość farby. No przerwę tak. tych różnych tam, jaki klej położysz najpierw na dół, nie? No, to wszystko. Nawet jak spieprzysz ten Blade Ram, nie? I on będzie tam mniej, no, to też może być jakąś formą abstrakcji. Ale to wiesz, co mi się wydaje, że taką... wydaje mi się, że ciebie to my dopiero poznamy. Tak, no, i ty siebie sam mi też dopiero ja, chyba. Mi się też tak wydaje. Ja może jestem poznany w środku, w sobie, w swojej głowie, tylko po prostu jeszcze tego nie pokazuję, bo chcę trochę tej tajemnicy zachować i może odkryć się w innym momencie. Tak już totalnie na 100%. A interesuje cię taki rodzaj uprawiania sztuki, w którym... większy ciężar kładzie się na treść niż na formę, czy też odwrotnie? Chodzi mi o to, że wiesz, nie wiem, Marysia Peszek, jak ma coś do powiedzenia, to po prostu pierdolnie między oczy, prosto w twarz Barbarka. I ma to siłę. Barbarka, nie? Z ostatniej płyty. Prawda? Super. I w ogóle teledysk, że to jest tak w ogóle w pięknym obrazku, takim codziennym, to są naprawdę naturalne rzeczy, a one tak uderzają, że knockout, ja podziwiam. Kompletny knockout. I to jest dla mnie taka forma publicystyki w sztuce.
Bo sztuka ma do tego prawo, tak, żeby wchodzić z butami w rzeczywistość, nie? Rzeczywistość niespecjalnie ma prawo wchodzić sztuce do domu w brudnych butach, ale sztuka do rzeczywistości może wejść i tam nawet zdefekować, że tak powiem brzydko. To podejrzewasz, że ta rzeczywistość, która nas otacza, wpływa na ciebie w ten sposób, że ty się jakiś po prostu na tyle wkurzysz, że po prostu będziesz popełniał takie teksty, czy w ten sposób poprawiał sztukę, czy jednak zostaniesz taki, wiesz, gdzieś na tej gałęzi, na tego wielkiego drzewa, jakim jest sztuka, na której tam sobie łaził, nie wiem, Grechuta, Osiecka, bardziej poetycko, bardziej niedopowiedziane. Co cię bardziej kręci? Wydaje mi się, że na ten moment właśnie ta poezja trochę, ale wydaje mi się, że zasmakuje tego buntu trochę i kiedyś coś wykrzyczę po prostu. Myślisz, że ta poezja i ta przestrzeń można między wierszami to jest taki tak bezpieczny jeszcze, bezpieczny, na pewno. Jeszcze w moim wieku to bardzo, ale myślę, że tą poezję nawet z tym buntem i wykrzyczeniem można połączyć świetnie. Pewnie. Więc może to jest też jakaś droga na kolejny materiał. O, Ciechowski był mistrzem, nie? Takiego niby rozpoetyzowania, a jednak konkretnie i prosto w ryja. To fakt. Kurczę, to ty, poczekaj, to masz wszystko poukładane. Zaczynasz bardzo, w bardzo przemyślany sposób, eksponując treści, które są uniwersalne i o których ja z pozycji boomera mogę powiedzieć, że jestem przekonany, że one będą aktualne za rok, dwa, tak, pięć. O to chodziło, żebym ja też, słuchając tej płyty, nie wstydził się później. Się jej, tak. Spoko. Z drugiej strony wyglądasz na typa, który się nie mieści w muzyce i ma trochę też szersze zainteresowanie. I znowu porównam cię do Ralfa. Ten też się gdzieś tam wyciska w stronę filmu, kina, no tak, i paru jeszcze innych choreografii. Też myślę, że super rozwiązaniem właśnie do niemieszczenia się w tej muzyce są teledyski, które są rozszerzeniem tej całej historii. I może też mnie trochę brnie do reżyserowania samemu sobie teledysków. Myślę, że to by był fajny też trop i może kiedyś tego zasmakuję, bardzo bym chciał, bo moja głowa naprawdę ma dużo pomysłów i w większości z nich to nigdy czegoś takiego na polskiej scenie nie spotkałem, w sensie artystycznej drodze, jakiegokolwiek artysty. No u mnie, jeśli chodzi o obrazek, to same kontrowersyjne jakieś rzeczy, typu krew. Może trochę już się tego oddalam, ale strasznie jakoś, nie wiem, może przez Billie Eilish, której słuchałem w tamtym roku bardzo, to może takie właśnie... Kto nie słuchał wtedy? No, Billie prawda. Eilish. Jeszcze w moim wieku ludzie. Aha. Tak myślę. No. Teraz może coś innego mi kręci, jak Warszawa, rok 1980. Takie właśnie stare, brudne... Rzeka. No, mało kolorowe, szczerze mówiąc. Ten brak koloru to mi trochę nie pasuje do ciebie. Naprawdę? Szczerze mówiąc. No trochę tak, myślę w ogóle, chociaż, wiesz, jako takiego tam zimnego gota też w sumie mógłbym cię zobaczyć. Ja w ogóle myślałam, że nagrywając numery na tą płytę, że w ogóle okładka, ja sobie to wyobrażałam, że to będzie w ogóle czarno-biała. Że to będzie w sklepie tak stało i o, dobra, smutno będzie. To będzie smutne. A ja trochę sobie w głowie to odwróciłem i chciałem pokazać ten smutek w kolorach i w tym innym świecie trochę, że kamień jest niebieski. A taka przewrotność cię pociąga bardzo? Tak, to naprawdę jest takie atrakcyjne? No trochę tak, wydaje mi się, że tak. Czyli to by oznaczało, że prawdopodobnie jeszcze wielokrotnie będziesz prowokował. No może tak, tak mi się wydaje. Cholera. Jakby tu jeszcze przewidzieć, to wiesz, taka szklana kula trochę, nie? Dobrze, dobrze. A czego byś chciał uniknąć? Są jakieś takie pułapki, nie wiem, w showbiznesie, na rynku muzycznym, czy w ogóle w życiu, o których już gdzieś przeczytałeś, albo ktoś cię przed nimi ostrzegał i na przykład wiesz, że w takie gówno to nie chcesz się wpieprzyć. Ja ogólnie bardzo mało uchylam z swojego życia prywatnego. Aha. I od początku mojej drogi, czy kariery, jak ktokolwiek to sobie nazywa, staram się nie otwierać za bardzo drzwi, nawet do mojego domu. Ja bardzo mało dodaję na Instagrama, staram się, żebym też nie wychodził z lodówki, mi na tym nie zależy. Mhm. Ja chcę być artystą dla muzyki, nie dla show biznesu. W jednym wywiadzie to powiedziałem i wiem, że to było mądre, więc powtarzam to. Spoko, spoko, ale wiesz... Do końca nie da się ignorować fanów, nie? I no nie tak, da się tak, na nich tak zwracać uwagę. Ten
pewnie szalenie trudno jest znaleźć ten taki środek ciężkości, tak, nie? Gdzie tam złapać ten balans. Tak. Bo prawdopodobnie jakieś rozczarowania są przed tobą na horyzoncie i to się na pewno, no, na pewno. Wiesz, no nie wiem, pojawi się kolejna płyta, która będzie przyjęta chłodniej przez dotychczasowych fanów, nie? Na przykład, bo zawsze przecież, się może wydarzyć. Kurna, oni wiedzą lepiej, co masz nagrać. Tak jak fani Komy, nie? Zawsze wiedzą lepiej, co Koma ma zagrać, nie? Lepiej niż w ogóle członkowie zespołu, który zawiesił działalność, ale to jest fajny przykład, nie? Myślę, że ty też łatwo mógłbyś paść ofiarą takich fanów, którym się da pozwolić się zabrać rękę zamiast palca. No, trochę tak. Ale może jeszcze nie w tym wieku. No, może nie, ale jak już tak, wiesz, będą szli za tobą ludzie przez parę lat, to kto wie, czy nie... Też po pierwszej płycie, patrząc na moich fanów, jest to bardzo... ja nie tworzę dla ludzi w moim wieku. Są to osoby, ale jest ich mniej, bo w większości słuchają mnie dojrzałe osoby, dorosłe. Przecież powiedziałeś, żebyś zrobił w chuja na samym początku, nie? No więc może to tak to działa właśnie, tak. Może trzeba po prostu wykrzyczeć, że ja mam 15 lat. Ej, uważajcie, słuchajcie, nie. No tak. Nie, no na tym mi ogólnie zależało, tworząc muzykę. Żebym ja, był trochę inny. Mhm. Że inne osoby, Roxana, Wiki, tworzą sobie tam. Mhm. Są w podobnym wieku. Ale tworzą, ja chcę tworzyć ale one robią cokolwiek kompletnie co innego. Co innego. I mi zależało, żeby ty trochę robisz też się... co innego niż tak. Ona. No one i ja robię co innego. Tak naprawdę. I też może tak, żeby trochę się wychylić, że hej, posłuchajcie, może teraz mnie. A do kogo byś się porównał na dzisiejszej scenie polskiej? Polskiej? No, kto, tak wiesz, tym, którzy cię nie znają, się zastanawiają, co to za kurna typ siedzi, nie? Ja miałam taką sytuację, opowiem to. Byłem w Olsztynie w Empiku, kiedy wyszła moja płyta. Poszedłem w maseczce, w czapce. Bo najczęściej osoby mnie poznają po włosach. Okej. Okay. Dzisiaj jest trudniej, bo mam dłuższe i zaczesane, ale jak miałem jeszcze właśnie loczki, to najczęściej osoby mnie poznawały właśnie z tych włosów. Ja taki zamaseczkowany wziąłem tą płytę i pytam się pana, tak prowokując trochę, przepraszam, bo to chyba coś nowego, może pan mi wytłumaczyć, kto to jest? A to pan do mnie tak się na mnie patrzy i nie wiem, pewnie ktoś młody śpiewa rapę. Okej. Okay. I tak później zdjąłem maseczkę, włosy i tak, żeby zobaczyć, czy w ogóle sobie porównam może tą okładkę ze mną, nie wiem. I tak właśnie to zrobił. I mówi, to pan? Ja mówię, no tak. I on mówi, wow, super. I, no i bardzo śmieszne to było. I jakoś tak się, zawsze chciałem to zrobić, żeby może się kogoś zapytać, o mnie myśli, widząc mnie. Aha. Pierwszy raz. O, to pewnie dowiedziałbyś się na swój temat takich rzeczy, które by ci nie przyszły do głowy. Na nie? Pewno. No to z tym rapem to się zdziwiłem. O, to pewnie wiesz, jakbyś wrócił do czytania komentarzy, to też byś się jeszcze dowiedział paru innych rzeczy. Na pewno. Które by ci nie przyszły do głowy. Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Kto jest ci najbliższy z tej... Z tej branży? Tak. Do kogo mogę siebie porównać? No, kurde. Albo na przykład z kim mógłbyś spokojnie w trasę pojechać? W trasę? Taki teatr, jaki proponuje Ralf Kamiński, to jest coś, co cię pociąga, czy nie? Może tak. Może trochę Luna i ten jej świat wróżkowy, kosmiczny, która jest na tej płycie. Albo nawet Natalia Nykiel, która też jest na tej płycie. Okej, okay, a faktycznie... One też są najbliżej mojego serca. I są naprawdę osobami, które mnie bardzo wspierają. Natalia Nykiel na przykład, która mnie wspiera, chodząc tą ścieżką, debiutując. Mam trochę takie właśnie wsparcie od niej, od osoby, która już jest dłużej właśnie na tej drodze. No sam napisałeś, czy gdzieś powiedziałeś, że współpraca z Natalią to jest dla ciebie taka sytuacja dosyć wielopoziomowa, że z jednej strony jest to relacja fan, artystka podziwiana, i nagle się spotykacie przy tym samym stole, ramię w ramię śpiewacie, nie? Tak. To musi być, kurde,
Nie wiem, czy tak kiedyś miałem gdzieś. Ale... ale też to jest bardzo ciekawe uczucie. Ja jak byłem mały, miałem 9 lat, byłem ogromnym fanem Natalii Nykiel też. I śpiewałem sobie, nie wiem, czy mogę powiedzieć stronę, ale była taka strona Icing, no gdzie się śpiewało karaoke. I po prostu Natalia Nykiel wyskakiwała na pierwszych stronach, no i tak error, bądź dużo, no to sobie zaśpiewam, nagram coś tam, wstawię na prywatne z moją siostrą nawet. No i no wiesz, kilka lat mija, nie masz skończonych 18 lat, masz 15. No i tak jakoś to wybucha wszystko. Nagrywasz swoją płytę, no i tak odzywasz się do Natalii, czy może by się zgodziła i proszę. A pewnie takie, takie pytanie o to, czy te rzeczy się nie dzieją za szybko, to pewnie słyszałeś już z milion razy, nie? Tak. I już wypracowałeś sobie odpowiedź na takie pytanie? No, wydaje mi się, że tak, ale... ale chcę odpowiadać w każdym wywiadzie kompletnie inaczej, może trochę podobnie. No ja powiem, że ja bardzo długo czekałem na ten moment. Naprawdę długo. Od 6 lat, kiedy zaczynałem śpiew. Ja zawsze marzyłem, żeby po prostu śpiewać sobie w tym studiu, nagrać coś, żeby może coś tam było na tej półce w Empiku mojego. No i naprawdę patrząc na to, że ja miałem 6 lat, a w wieku 15 lat wydałem płytę, no to jest to krótki czas. I pewnie większość osób czeka na to bardzo długo, ale tak psychicznie to jest bardzo długi czas i takiego dojrzewania muzycznego, wydaje mi się, więc naprawdę bardzo długo czekałem i bardzo dobrze sobie wyobrażałem ten świat. W sensie dużo rzeczy mnie nie zaskoczyło, na pewno były takie rzeczy. Aha. A skąd te wyobrażenia, te wiedzę czerpałeś, że tak mało rzeczy ci zaskoczyło? Jakoś to próbowałem sobie wyobrażać, jak to może wyglądać, też może po jakichś dokumentach artystów. Czytanie ze zrozumieniem po prostu? Trochę tak, no. I może takiego samemu w nocy wizualizowania sobie, jak to może wyglądać, że się wchodzi do tego studia i nagrywa te piosenki. Ej, ale potem się z tego studia wychodzi, idzie się gdzieś do jakiejś tam żabki czy po inne piwo i się zdarza się, że się potyka o tę swoją popularność. Podbijają ludzie w takich momentach, w których najmniej byś sobie tego życzył. Jesteś myślami gdzie indziej, nie wiem, w jakiejś intymnej, towarzyskiej sytuacji, nie wiem, gdzieś z rodziną, czy z jakimś... No, albo nagle, wiesz, no jesteś, chcesz być sam i po to wyszedłeś, żeby przejść się sam, ktoś cię dopada. Zdarza ci się to? Miałem taką raz sytuację, że byłem znajomymi w restauracji i ktoś do mnie podbił, jak jadłem. I też się zawsze zastanawiam, co mam zrobić, jak będę jeść i ktoś do mnie podbija. No i tak stwierdziłem, że po prostu powiem, że poproszę, żeby zaczekał może. I tak się stało. I to był mój fan, który bardzo czekał na to, więc po prostu na spokojnie uszanował to. No ale potem i tak ty też pamiętasz, że on czeka, więc tak, to już nie jest to samo, pamiętam, nie? To jest... Już ta sytuacja już została wykrzywiona przez niego, nie? Tak, no więc... No też trzeba wiedzieć, żeby nie wpuszczać tak może blisko swoich fanów. Trzeba być miłym. Ja dla każdego jestem miły, aż po prostu czasami za miły. O. Że czasami obrywam za to. Albo coś czasami za dużo powiem w towarzystwie nawet moich znajomych. Więc może, no nie wiem, ja jestem, nie wiem, jakoś tak, nie chcę być dla nikogo chamski po prostu. Nie, spoko. A są takie rzeczy, na które byś się na pewno nigdy nie zdecydował artystycznie? Nie zdecydował. No, w co byś nie wszedł? Nie wiem, dzwoni do ciebie Doda i mówi, zróbmy coś. Albo, nie wiem, Donatan, albo, nie wiem, coś, wiesz, ze skrajnie tam... Niekompletnie mojej estetyki. No. Okej. Zależy, jakby to było powiedziane, mi się wydaje. Jaki by był tekst, jaka muzyka, bo to chyba od tego to zależy współpraca. A ty, cwaniaku. Bo ja sobie zawsze, po tym jak postawiłem Zak zapytanie na koniec tego pytania, od razu sobie znalazłem odpowiedź, że to chyba jest bez sensu. Że to faktycznie trzeba odpowiedzieć tak jak ty, bo przypomniał mi się teraz taki pierwszy z brzegu przykład Szczyla i Roguckiego, nie? Że takie dwa światy, które się spotkały w jednym numerze, absolutnie nie pasujące do siebie, a jednak to siedzi jak kurna, jak masło na kromce, nie? To jest świetne. Jesteś po... już jakiś czas po pierwszym koncercie na Pradze. Jak to wyglądało? No jakie wrażenia? Ja naprawdę byłem w wielu miejscach na różnych scenach przed tym moim pierwszym
moim debiutanckim koncertem. I powiem, że to jest kompletnie inna atmosfera, kompletnie inne doznanie. Jak wychodząc ze swoim materiałem, śpiewając go na żywo do osób, które przyszły dla ciebie. I naprawdę dla mnie było ich dużo, bo było ich dużo w tej Pradze na tym koncercie, więc to dla mnie jeszcze było takie wspierające. Aż się trochę zestresowałam, jak ja nigdy się nie stresuję na scenie, bo już jakoś starałem się to wyrobić, że to jest scena, to jest miejsce różne. W sensie jak normalne miejsce, stajesz na tym i po prostu musisz coś odśpiewać. Odśpiewać, Boże, zaśpiewać, nie można tak powiedzieć, bo ludzie tam przychodzą, żebyś właśnie nie odśpiewał, a opowiedział historię. Więc oni właśnie ludzie po chcą prawdy. Tak, prawdy. I wydaje mi się, że to dobrze zrobiłam na tym koncercie i że te osoby, które przyszły, dostały to, co chciały. Tak mi się wydaje. I ja też bardzo żyłem tym dniem. Pamiętam, obudziłem się, jeszcze musiałam dojechać do Warszawy pociągiem. Nie ma lekko. No i tak jakoś super wspominam ten czas. Mówiłeś, że też część wiedzy, którą posiadłeś na temat branży czy rynku, wyniosłeś z lektury czy książek, czy oglądania dokumentów. Widziałeś film o Amy Winehouse? A dzisiaj jest 15 lat od wydania Back to Black. Chyba tak. Czytałem, tak. O kurde, ale nie oglądałem. No to ona tam, ona w pewnym momencie, to jest w pierwszej części chyba filmu, pada takie zdanie, ona wypowiada do kamery, takie chyba do VHS-u zwykłego, amatorskie nagranie. I ona tam mówi, że jak człowiek wychodzi na scenę i śpiewa nie swoje teksty do nie swojej muzyki, to jest zajebistym rzemieślnikiem. Artystą jest wtedy, kiedy wyjdzie ze swoim repertuarem, tak. I tak naprawdę to kimono rozchyli, stanie na golasa i albo się obroni, albo nie. To jest jedno z moich ulubionych pytań. Zadaję je dosyć często. Zgadzasz się z tą tezą, czy nie? Zgadzam się w 100%. Kompletnie inaczej się śpiewa czyjeś piosenki. A kompletnie inaczej się wychodzi na scenę z własnym repertuarem. To jest kompletnie inne doznanie i uczucie. Naprawdę. Obezwładnia to drugie? Paraliżuje trochę? Trochę tak. No właśnie można trzeba tak... Trzeba mieć jaja? Trzeba mieć. No to też stoi taka presja, żeby trochę w sensie trochę, jakoś tam przyrównać do tej wersji płytowej. Bo często też słychać, że osoby po prostu wydając płytę, ciężko jest im zagrać te numery na żywo. No, bo są przeprodukowani, nie? Trochę tak. Tak może w ten sposób. Ja troszeczkę unikałem tej produkcji takiej nadmiernej w tej płycie. Chciałem, żeby to było jak najbardziej naturalne. I wydaje mi się, że podobnie śpiewam na koncertach. Dobra, to na koniec. Myślisz o sobie bardziej jako artyście, czy jeszcze jako o rzemieślniku, który szlifuje swój warsztat? No na pewno będę szlifował swój warsztat. Cały czas się rozwijam i myślę, że rozwijać się będę całe życie jeszcze. Rozwijamy się cały czas tak naprawdę i muzycznie szukamy innych rzeczy. Więc na pewno będę szlifował siebie, będąc tym artystą. Kurczę, mnie to ciekawi, w którą stronę ty jeszcze, na jakie obszary sztuki wiesz, bo to, no, jak już wszyscy będą o tobie mówili interdyscyplinarny artysta, to mnie to inter będzie bardzo interesowało, bo to jest, kurczę, myślę, że ty sam siebie też ja bardzo lubię zaskakiwać po prostu. Wiesz, po prostu jeszcze nie wiesz. Tak, może też. Ale ja też lubię zaskakiwać, robić niespodzianki, robić coś kontrowersyjnego na grubo. Może nie mówiąc tego wprost, ale wydaje mi się, że też taką osobą trochę jestem. No to kurczę, mój drogi, czekamy na niespodzianki, czekamy na zaskoczenia i zobaczymy, jak sam siebie ukiwasz. To zobaczmy, nie? Trzymaj się, dziękuję. Dziękuję bardzo.